Skąd wzięła się nazwa stawonogi? Ciało stawonogów pokrywa jednowarstwowy nabłonek, który wytwarza na swojej powierzchni grubą warstwę oskórka, inaczej kutykuli. Kutykula składa się z naprzemiennych warstw białka i chityny. Specjalnie zaznaczyłam to różnymi kolorami, ponieważ te warstwy jakby one naprzemiennie nakładają się na siebie. Mamy naprzemiennie białko i naprzemiennie chitynę. Dodatkowo kutykula często jest impregnowana solami wapnia i innymi związkami chemicznymi, które mają jej nadać sztywność. Zatem kutykula odgrywa rolę pancerza ochronnego, prawie całkowicie nieprzepuszczalnego dla wody i gazów. Kutykula to także szkielet zewnętrzny, gdyż kutykula jest konstrukcją, do której od wewnątrz przyczepione są mięśnie. Wzmocnienia oskurka, czyli kutykuli są nierównomierne na całej powierzchni ciała stawonoga. Czyli gdzieś jest jej więcej, a gdzieś jest mniej. Z reguły pomiędzy poszczególnymi segmentami tułowia i członami odnóży występuje tylko elastyczna hityna, czyli jedna z dwóch warstw. I wtedy tworzą się ruchome połączenia szkieletu, tak zwane stawy. Właśnie od odnóży składających się z elementów połączonych za pomocą stawów wzięła się nazwa stawonogi. Podsumowując, skąd wzięła się nazwa stawonogi, Otóż wzięła się stąd, że jeżeli mamy kutykulę, która pokrywa cały organizm całego stawonoga i ona składa się z naprzemiennych warstw chityny i białka, to w przypadku obszarów pomiędzy segmentami tułowia czy członami odnóży występuje tylko jedna z tych waz kutykuli, jest to chityna i wtedy powstają takie ruchome połączenia, które przypominają stawy. Stąd też wzięła się nazwa stawonogi.